Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć dwa słowa na temat tego, co się wydarzyło w poniedziałek, a w zasadzie nawiązać do tego, czyli do spotkania aroganckiego premiera z internautami, czyli tak naprawdę z poważną częścią społeczeństwa, które zwyczajnie posługuje się internetem. Pan premier, robiąc konsultacje odnośnie akta, już po podpisaniu umowy akta, zapomniał, że kiedyś były takie zapisy jeszcze na przykład w artykułach henrykowskich, że w sytuacji, kiedy władza sprzeniewierza się swoim działaniem i występuje przeciwko narodowi, naród ma prawo wymówić jej posłuszeństwo. Tych zapisów nie ma bowiem wprost w konstytucji, ale jest możliwe ciągle wypowiedzenie posłuszeństwa władzy, która natychmiast po uzyskaniu tak zwanej legitymacji demokratycznej, chociaż ona jest pod wielkim znakiem zapytania, gdyż samo przeprowadzenie wyborów, jak wszyscy wiemy, było związane z niesłychanymi nadużyciami, ale powiedzmy, że były te wybory zrobione, były przeprowadzone, ta władza wygrała, no i po uzyskaniu tak zwanego mandatu władza zaczyna działać przeciwko swojemu własnemu społeczeństwu, to znaczy działać w taki sposób, żeby ludziom ograniczyć wolność, czyli zabierać coś, co mieli wcześniej i na ograniczenie czego absolutnie by się nie godzili. To, że się nie godzą, to widać po szeregu manifestacjach w Polsce. Chciałem przypomnieć, że były już sytuacje takie w Polsce, kiedy wydawało się, że jest tak beznadziejnie, że już będzie tylko gorzej, że stracimy suwerenność, ewentualnie, że nic nie możemy poradzić na to, co się dzieje, ponieważ przeciwnik jest sprytny, silny i ma niesłychane poparcie, a poza tym otacza się zdrajcami, chociaż o tej sytuacji, o której chciałem teraz przypomnieć, trudno mówić w taki prosty sposób o zdradzie. Gdy 19 lipca 1655 roku wojska szwedzkie wylądowały w Polsce i zaczął się Potop Szwedzki, nazywany także II wojną północną, wszystko wydawało się, że idzie w jak najgorszym kierunku. Pospolite ruszenie szlachty zostało rozgromione natychmiast w ujściu. Król przemieszczał się, uciekając coraz bardziej, król Jan Kazimierz, przegrywając kolejne bitwy, kolejne koncentracje wojsk, które się dokonywały w okolicach Łowicza, nie miały znaczenia, ponieważ Szwedzi byli zbyt silni, zbyt dobrze zorganizowani, a poza tym mieli za sobą niesłychane poparcie części szlachty i większości magnaterii. Co wynikało z samego podejścia Karola Gustawa, który przedstawił sprawę w ten sposób, że rozpoczął wojnę nie de facto o dominację nad Polską, tylko o wyjaśnienie sprawy swojego prawa do korony polskiej, ponieważ był bardzo duży spór pomiędzy Janem Kazimierzem, a Karolem Gustawem, jeden Waza, drugi Waza, odnośnie tego, czy jeden ma prawo do korony szwedzkiej, czy może jest też możliwość, żeby drugi miał prawo do korony polskiej. I Karol Gustaw miał taki plan, który wpisywał się w pewną jego koncepcję geopolityczną i miał dotyczyć też sposobu zagospodarowania kilkudziesięciu tysięcy wojsk szwedzkich, które nie miały co robić przez kilka lat po zakończeniu w 1648 roku wojny 30-letniej. Miał taki plan, że przybędzie do Polski, rozpoczynając tak zwaną wojnę dwóch wazów, czyli wojnę o koronę pomiędzy jednym wazą a drugim wazą. I Polacy w dużej części to kupili. To znaczy szlachta polska to kupiła, bo uznali, że tak naprawdę nie ma dużej różnicy pomiędzy Janem Kazimierzem a Karolem Gustawem.
Nie ma dużej różnicy pomiędzy zachowaniem króla Jana Kazimierza, który był królem w dużej mierze nieudolnym i który nie mógł sobie poradzić z wojną z kozakami, a zachowaniem Karola Gustawa, który wprawdzie przyszedł tutaj ze swoimi wojskami, ale miał duży geopolityczny plan, była szansa, żeby stworzył wielkie imperium, gdzie w Morze Bałtyckie będzie morzem wewnętrznym, który rozwiąże sytuację zagrożenia Polski przez wojska rosyjskie, które w tym czasie nacierały na Wilno. Więc uznali, że Karol Gustaw jest tutaj całkiem niezłą propozycją i jeden po drugim, nie tylko Kmicic, nie tylko Radziwiłł, przechodzili na jego stronę. Przeszła bardzo duża część wojsk polskich na stronę Karola Gustawa. Karol Gustaw zdobywał coraz większą dominację i teraz dochodzimy do takiej sytuacji, że na jesieni 1655 roku mamy kwestię porównywalną z tym, jak się może dziś, czy do niedawna dziś się czuł Tusk. To znaczy jest dominująca władza, która nie czuje się w żaden sposób zagrożona. Król Jan Kazimierz ucieka na Śląsk, do Głogówka, o ile dobrze pamiętam. Kolejne miasta przystępują, oddają hołd królowi. Kolejne rody szlacheckie, rody magnackie oddają hołd królowi. Janusz Radziwiłł postawiony w takiej sytuacji, że zagrożony przez wojska rosyjskie z jednej strony, a z drugiej strony przez Szwedów, którzy go mogą wziąć pod opiekę. On był głównie przecież władcą litewskim. Oddaje hołd królowi, przystępuje do króla Karola Gustawa. I co się w tym momencie dzieje? Następuje listopad i król, który ma wszystko, zaczyna powoli tracić tą swoją dominację. On na samym początku jeszcze tego nie zauważa. Ale to jest przykład, teraz opowiem o czterech czynnikach, które są potrzebne do odzyskania władzy przez naród. I powinniśmy wyciągać z tego naukę. Pierwszy czynnik to jest działanie oddolne. Otóż Szwedzi co prawda bardzo się pilnowali, żeby nie ubrać ich w tak zwaną wojnę religijną, czyli że protestanci walczą z katolikami, bo oczywiście by cały naród polski powstał. Ale musieli coś jeść, no i prowadzili politykę rabunkową, jeżeli chodzi o wojska szwedzkie, na co król zezwala. Król musiał wyżywić tą całą armię i tych swoich wszystkich pomagierów. No więc Szwedzi prowadzili tą politykę rabunkową w ten sposób, że najeżdżali kolejne wsie, pacyfikowali je, zabierali dobra, po czym sobie tam szli dalej. I chłopi do pewnego momentu się temu poddawali, ale pewnego razu gdzieś w okolicach Nowego Miasta nad Pilicą jedna wieś została w ten sposób wydrenowana, że chłopi się zebrali, zrobili zasadzkę nad niedużym oddziałem i gdy Szwedzi weszli w tą zasadzkę, wyrżnęli wszystkich do pnia. Tak ich wyrżnęli, że kilku Szwedów znalazło się z rozpłatanymi brzuchami i wtedy co się okazuje? Okazało się, że z tych brzuchów szwedzkich razem z flakami wylały się precjoza. Biżuteria, różne takie właśnie jakieś drobne złote monety, takie rzeczy. I w tym momencie chłopi zaczynają przecinać brzuchy kolejnych Szwedów już zabitych i każdy w sobie ma tę preciozę, ma bogactwo. Chłopi wcześniej nie wiedzieli, że Szwedzi mogą mieć w brzuchach, w żołądkach takie rzeczy. W zasadzie nikt o tym nie wiedział, a to był nawyk szwedzkich żołnierzy, który był wypracowany w czasie wojny 30-letniej, gdzie tylko w ten sposób mógł Szwed, który szedł na bitwę, zabezpieczyć się przed ograbieniem.
On wyszedł na bitwę, połykał wszystko, co miał, co mógł, dlatego że jeżeli by tą bitwę przetrwał ranny, to wtedy, że tak powiem, poczekałby, aż tam wyjdzie z drugiej strony i miał to bogactwo, które mógł opłacić opiekę nad sobą, zakupić sobie nowe ubranie, opłacić medyka, jakiś tam wikt i przetrwać. Wcześniej nikt tego w Polsce nie stosował, a Szwedzi to stosowali. I co się dalej dzieje? Otóż po tej jednej potyczce, w której Szwedzi przegrali, nagle wśród chłopstwa polskiego rozchodzi się fama, że opłaca się atakować Szwedów, robić na nich zasadzki, ponieważ można się całkiem fajnie na tym wszystkim wzbogacić. Nie tylko odebrać swoje dobra zagrabione podczas pacyfikacji wsi, ale także można się zwyczajnie na tym wzbogacić. I nagle okazuje się, że te wojska szwedzkie już na jesieni, gdzieś w okolicach listopada 1655 roku, są napadane, zabijane i ograbiane. Powstaje taki ruch oddolny, czyli ruch buntu przeciwko Szwedom, który ma jakby podstawy ekonomiczne, podstawy zemsty, podstawy ekonomiczne, a także można by powiedzieć, jest to forma, w której ryzyko nagle zaczyna się chłopom, ryzyko przeciwstawienia się żołnierzom zaczyna się chłopom zwyczajnie opłacać. Czyli mamy pierwszy element, to mamy ruch oddolny, który musi powstać. Drugą kwestią było to, że nie wszyscy jednak magnaci i nie wszyscy panowie szlacheccy, żołnierze, dowódcy przystąpili do Szwedów. Otóż nie przystąpił Stefan Czarnecki, który najpierw chronił króla, potem bronił Krakowa. Krakowa nie obronił, ale wyszedł z Krakowa na warunkach kapitulacji z wszelkimi honorami, zachowując broni, tego rodzaju możliwości, czyli była armia i był magnat, który posiadał na tyle duże pieniądze, żeby królowi pomóc. To jest drugi element, czyli element jest tej elity, która nagle istnieje i która jest w stanie przeciwstawić się Szwedom i konsolidować wokół siebie osoby, które by chciały na tym poziomie się wrogowi czy tej władzy przeciwstawić. Trzeci element to jest postać samego króla, czyli jest to jakaś jednostka, która jest w pewien sposób jednostką o takiej sile, o takim mandacie społecznym, wokół której można tak naprawdę, wokół której można się konsolidować, ale nie tylko, która by była tym człowiekiem, który zastąpi ewentualnie tego władcę, którego chce się obalić. Brakowało spójnika tych trzech elementów. To znaczy z jednej strony Czarnecki tam gdzieś sobie był, próbował dotrzeć do króla, król był na Śląsku, z drugiej strony ci chłopi tam powstawali i walczyli sobie na tym poziomie najniższym ze Szwedami. No i brakowało tego elementu spójności, żeby jedne działania połączyły się z drugimi. Tego spójnika, który mógłby spowodować, żeby te osoby, które do tej pory były po stronie Szwedów, nagle zaczęły się zastanawiać, czy to się faktycznie opłaca. I taki spójnik nastąpił. To była historia obleganej Częstochowy, też pasjonująca, dlatego że Częstochowa w zasadzie, nie Częstochowa, ale Jasnej Góry, Częstochowa, panowie częstochowscy złożyli swoje poddaństwo Karolowi Gustawowi na ręce dowódcy Karola Gustawa Millera, który razem ze swoją armią szedł na Śląsk właśnie w okolicach Częstochowy, żeby zabezpieczyć tereny, które są pod jurysdykcją Karola Gustawa, przed ewentualnym atakiem zwolenników Jana Kazimierza i przed powrotem Jana Kazimierza. Doszedł do Jasnej Góry, ale
i także chciał odebrać hołd i chciał wejść na tą Jasną Górę, ale Jasna Góra się na to nie zgodziła, Czołg Kordecki się na to nie zgodził, bo po pierwsze, Czołg Kordecki uznał, że to, że Częstochowa się poddała Karolowi Gustawowi, to nie znaczy jeszcze, że on musi się w pełni poddawać. To jest jedna rzecz. A po drugie, kilka dni wcześniej, ze dwa tygodnie wcześniej, już byli Szwedzi, był oddział generała majora hrabiego Wrzesowicza, szwedzkiego, który próbował się dostać na Jasną Górę siłą i tą Jasną Górę splądrować. I Kordecki słusznie obawiał się, że jeżeli wpuści tych Szwedów, to Szwedzi tą Jasną Górę splądrują. Co prawda już zabezpieczył obraz Najświętszej Marii Panny Matki Boskiej Częstochowskiej, zabezpieczył, umieścił na Jasnej Górze kopię, a w oryginał wywiózł. No ale oczywiście był cały skarbiec, były wota, o skarbcu chodziły legendy. Więc się postawił. Postawił się wojskom szwedzkim Millera. Miller napisał list do króla szwedzkiego, że pod tytułem, no okej, okay, my jesteśmy tutaj w Polsce, okej, okay, ty jesteś królem, ale uszanuj, nie atakuj klasztoru, nie powinieneś tego robić. Miller postanowił oblegać Jasną Górę, ale jako, że nie miał jeszcze odpowiedzi od króla na ten list, więc postanowił to robić w jakiś taki sposób bardzo spokojny. W każdym razie oblegał. Tam pół kartuny uderzały w Jasną Górę. Jasna Góra była doskonale przygotowana. I nagle okazuje się, że rozchodzi się fama po Polsce, że Szwedzi oblegają Jasną Górę. Co król Karol Gustaw zorientował się, że to jest bardzo niekorzystne, ponieważ tworzy mu się tak zwany czarny PR. Nagle po tym oblężeniu Jasnej Góry nagle wielu dowódców, pułkowników zaczyna od Karola Gustawa, dowódców polskich, zaczyna odchodzić. Na samym początku oblega Jasną Górę także znany później nasz król Jan Sobieski, jeszcze wtedy w stopniu oficera. Natomiast powoli ci Polacy zaczynają się wyłamywać, no bo jak to? Polacy Jasną Górę będą oblegali. W każdym razie w pewnym momencie, przed samymi świętami, czy w momencie, jak były święta Bożego Narodzenia, przychodzi od króla Karola Gustawa do Millera pismo: zwijaj się stamtąd, bo my więcej na tym stracimy niż zyskamy. No więc Miller się zwinął. Przypadek straf sprawił, że zwinął się 27 grudnia rano. Odszedł rano 27 grudnia spod Jasnej Góry, a 26 grudnia na Jasnej Górze była wielka msza za ojczyznę, w której poproszono królową Polski, Matkę Boską, o to, żeby wzięła pod opiekę Jasną Górę, wzięła pod opiekę Polskę i żeby przepędziła Szwedów. No i wyobraźcie sobie, że wstają rano, proszą o to tam dzień wcześniej, rano wstają, Szwedów nie ma. Czyli co? Matka Boska, królowa Polski, jest przeciwko Szwedom. Jest za Polską, chroni Polskę. Rozchodzi się fama po całej Polsce. Sprawa jest rozgrywana poprzez Ludwikę Marię Gonzagę, czyli żonę Jana Kazimierza na dworach francuskich. I nagle Szwedzi wychodzą na osoby, przeciwko którym jest Bóg, przeciwko którym jest siła najwyższa. I w tym momencie Jan Kazimierz wie, że może spokojnie wracać do Polski, dlatego że w tej chwili już zostaną przy Karolu Gustawie tylko zdrajcy, bo większość Polaków przeciwstawi się Szwedom. Słyszą to chłopi, którzy do tej pory napadali na Szwedów głównie dla zysku i dla zemsty, nagle czują opiekę sił najwyższych, że działają w słusznej sprawie. Król Jan Kazimierz okazuje się tym pomazańcem Bożym, który powinien wygrać i od tej pory Szwedzi zaczynają przegrywać. I to wycofywanie się Szwedów z różnymi tam komplikacjami i przejściami
jest dokumentne, chociaż będzie jeszcze trwało 4 lata, nie pomoże nawet wezwanie na pomoc w księcia Siedmiogrodu Rakoczego przez Karola Gustawa. I cały pomysł wielkiego imperium, wielkiej zjednoczonej Europy Środkowej pod skrzydłami Szwedów upada, tylko z tego powodu, że pojawił się ruch oddolny, to po pierwsze. Po drugie, nie wszyscy dowódcy jednak i nie wszystkie osoby majętne przystąpiły do władcy. Po trzecie, była osoba, która była w stanie władcę zastąpić. I po czwarte, siła medialna, siła propagandowa, siła takiego morale nagle pojawiła się po stronie Jana Kazimierza. I ja bym tutaj z jednej strony chciał przestrzec Tuska, że w tej chwili mamy siłę oddolną głównie. To są właśnie ci internauci, którzy się zaczęli buntować. To jest ta młodzież, która przystąpiła do tych innych sił oddolnych mimo wszystko, mimo że mają inne interesy, ale przystąpiła w tej niechęci do Tuska. Przystąpiła do tych wszystkich, którzy wcześniej rozmawiali, a to o Smoleńsku, a to o kwestiach doprowadzania Polski do zapaści gospodarczej, czy w poddawania Polski pod władze niemiecko-rosyjskie. Czyli już się pojawiła dosyć poważna siła oddolna. Z drugiej strony, za tą siłą oddolną mogą pójść w pewnym momencie pieniądze. Jak się pojawią pieniądze i pojawią się elity, które to poprą, a już elity zaczynają popierać coraz silniej, już zacznie być z Tuskiem źle. Jeszcze gorzej zacznie być, jak się pojawi osoba, która stanie się tą osobą uznaną przez internautów, uznaną przez te środowiska buntujące się za osobę, która może po prostu zastąpić Tuska i zrobi to dużo lepiej. A najgorzej będzie dla Tuska, jeżeli do tego wszystkiego przystąpi siła propagandowa, czyli media. Jedno medium już przystąpiło, internet. Bardzo potężne medium, bardzo lekceważone, ale potężne, co wykazano. Jeżeli za tym pójdą inne media, to panie Tusk, to ja tak naprawdę nie postawiłbym funta kłaków na to, ile ty czasu jeszcze będziesz rządził. Bez względu na to, kiedy są wybory. Więc i uważam, drodzy internauci, drodzy koledzy blogerzy, komentatorzy, czytelnicy, że powinniśmy wszystko zrobić, żeby te cztery elementy skonsolidować i żeby postąpić tak, jak kiedyś, według tego prawa, które dawał kiedyś artykuły Chetrykowskie. Po prostu wypowiedzieć władzy, posłuszeństwo władzy, która sprzeniewierzyła się na szkodę własnego narodu. Tyle chciałem powiedzieć w tym wideoblogu. Dziękuję.